profesorat i dzisiaj mamy kolejną sztuczkę. Sztuczka jest naprawdę genialna, więc nic już nie będę mówił. Przechodzimy do sztuczki, naprawdę jest super. Okej, więc sztuczka polega na tym, że mamy jedną kropkę, widać? Takie troszeczkę improwizacji, ale mamy jedną kropkę, to jest widoczne. Jeżeli odwrócę na drugą stronę, mamy cztery kropki, prawda? Ładnie cztery, czekajcie, gdzie to wyprostuję. Lecz gdy odwrócę na tą stronę, mamy trzy. A jeżeli na tą, mamy ich sześć. Jak to zrobiłem? Zobaczycie za chwilę. Tego się nie da zetrzeć, pamiętajcie. Nie da się zetrzeć i za chwilę wam to wyjaśnię. Dodam, że sztuczkę można robić na małych karteczkach. Nawet takie jest fajne zrobić w szkole, zadziwienie. Na małej karteczce. Więc na czym ona polega? Więc polega to na tym, że na tej stronie mam tylko dwie kropki. Na tej tylko pięć. Bardzo ciekawe, no nie? A, reakcja jest taka zawsze widza, że widz próbuje to zetrzeć. Widz próbuje cały czas to ścierać. Znaczy, jak już zrobimy sztuczkę, sztuczka jest naprawdę zadziwiająca. I praktycznie na całe życie, nie da się tego zapomnieć. Jest to naprawdę ciekawe, że ja sam robiłem takie coś w szkole i myślę, że to mi się też spodoba, jak was tego nauczy. Więc okej, jeżeli to wszystko zrobimy, to jeszcze dodam, że zawsze reakcję widzę na to, że my te kropki rysujemy albo ścieramy jakimś cudem. Mamy pokazać palce, że nie mamy tutaj czegoś do rysowania, ani też, czy tego nie da się zetrzeć, tych kropek. Więc pokażę wam teraz, jak to zrobić. Patrzcie, więc ja na początku daję dwie kropki, teraz za chwilę dam wam szablon, macie do opisu, lecz jeszcze wam tak na szybko pokażę. Dwie kropki rysujemy tak, jeżeli mamy na dole i u górze jedno puste. Jeżeli odwrócimy w ten sposób, to tutaj musi być jedno wolne. Czyli po prostu jeżeli odwracamy w swoją prawą, to patrzcie, tutaj mamy dwie kropki, ode mnie są dwie kropki na dole. Odwrócę w swoją prawą i tak, że tutaj nie mam jednej kropeczki. Czyli, że po prawej stronie, po środku nie mam kropki. I tak wygląda rekwizyt. Dam wam oczywiście szablon w opisie do pobrania. Teraz jak to, tak, żeby zasłonić jedną kropkę na dole. Tak, widać, jedna kropka na dole. Przesłaniamy ją, żeby była widoczna tylko i wyłącznie jedna kropka. Chwytając tutaj, zasłaniamy jedną kropkę na środku, żeby pokazać kropki 4 i odwracamy to przez górę. Ważne są te ruchy, żeby to było bardzo miło się robiło, żeby nie było takich komplikacji ręką. Mamy cztery kropki i teraz chwytając tą ręką u dołu za puste pole, wam podpowiem, obracamy w prawo, pokazując tutaj dzięki temu jakby trzy kropki, mimo że są tylko dwie, ale widzę, myślę, że są trzy. Teraz znowu po lewej mojej, waszej stronie, po waszej prawej, o ile się nie mylę, albo też po lewej, nie wiem, tutaj chwytamy ode mnie i też przez górę, tak żeby pokazać sześć kropek. Jak to wygląda z mojej perspektywy? A więc tak, z mojej perspektywy jest tak, że na początku chwytam za jedną kropkę na dole i odwracam, pokazuję widzowi, w tym momencie widzi jedną kropkę. Chwytam za tą, odwracam przez górę, widz widzi tylko cztery kropki. Chwytam na dole za puste, odwracam przez prawo, widz widzi trzy kropki, chwytam za puste, odwracam, widz widzi sześć kropek. Myślę, że to jest bardzo zrozumiałe, nie trzeba nic już więcej tłumaczyć. Okej, więc myślę, że taki vlog wam się spodobał. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, szablon masz do pobrania w opisie. Jest to ref link taki, wiecie, zawsze możecie mi coś dać za tą sztuczkę. Czekacie 5 sekund w prawym górnym rogu, naciskacie po prostu skip add i wtedy przechodzicie do strony Mediafire i tam macie download. Możecie sobie pobrać obrazek taki, lecz też mogę to wrzucić na Facebooka jak chcecie. Tak, macie tam do pobrania obrazek, jak to jeszcze narysować dokładnie. W szkole to jest trik na małych karteczkach, za sekundkę wam pokażę. W szkole można to robić na takich małych karteczkach, naprawdę bardzo fajnie się to też na takich karteczkach robi. Myślę, że nie ma problemu zrobić w 10 sekund maksymalnie, wyrwać kartkę z zeszytu, narysować w 10 sekund łącznie 7 kropek i sobie przypomnieć to przez 5 sekund. Możecie zadziwić taką sztuczką bardzo dobrze w szkole i możecie sobie przyprawić fajnie. Okej, więc ja sam jeszcze dopowiem, że robiłem taką sztuczkę w szkole i było naprawdę bardzo duże zadziwienie. W szkole myślę, że jest to chyba najlepsze miejsce. Można się naprawdę popisać, zasłaniając tylko kropki. I co lepsze, na końcu jeszcze wam dodam, tak dla już tajemniczonych, bo jeżeli do tej pory to oglądaliście, to dodam, że na końcu mamy mniej więcej gdzieś taki uchwyt, nie? I możemy dać widzowi tak, powiedzieć, a spróbuj zetrzeć te kropki, spróbuj zetrzeć, no.
spróbuj i on będzie to ścierał, będzie pokazywać palce. Spróbuj zetrzeć kropki. Nie da się zetrzeć kropek. Co zrobić w tym momencie? Widz się pyta. Jest po prostu zaskoczony i myślę, że to jest naprawdę genialna sztuczka. Do tego wam ją pokazuję. I zarazem jest to pierwszy odcinek też z takich sztuczek jakby innych. Są to po prostu sztuczki, nazwane sztuczki. Sztuczki Xorata, zobaczymy. I myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Odcinek trwa naprawdę długo. Sztuczka jest genialna. Myślę, że naprawdę można poświęcić dużo czasu na taką sztuczkę. Naprawdę przysięgam wam, że na pewno spróbujecie tego w szkole, żeby po prostu czymś zaciekawić ludzi. I tak było chyba na tyle już w tym odcinku i trzymajcie się i cześć! Nara Xora! Jeżeli jesteś nowym widzem, nie masz konta na YouTubie, zakładaj konto, subskrybuj, lajkuj, komentuj, jeżeli chcesz więcej sztuczek. Sztuczki mogę wrzucać również co tydzień, mam tych sztuczek bardzo, bardzo dużo. I jeżeli ta sztuczka wam się spodobała i na pewno już umiecie, albo przynajmniej wiecie jak jest zrobiona, to dajcie to łapkę w górę. Dla mnie to jest naprawdę duża motywacja, już nie przedłużając Xorat. Trzymajcie się i cześć, nara Xorat. Dlaczego ja tak zawsze muszę przedłużyć odcinek? Nie mogę się rozstać z widzami. Idę stąd.